działania antysmogowe i dbałość o czyste powietrze w miastach to obecnie priorytety zarówno instytucji rządowych, jak i tych samorządowych. W Bolesławcu w ostatnim czasie podjęto wiele starań o to, by w mieście to powietrze nikomu nie szkodziło. Od lat edukacją proekologiczną, również w kierunku dbałości o czystość powietrza w mieście, zajmuje się Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Prowadzi ono akcje wśród uczniów bolesławskich szkół, ale też szkoli do takich zadań nauczycieli. Pedagodzy mogli zapoznać się z programem edukacji antysmogowej i konkretnymi scenariuszami zajęć do realizacji w bolesławieckich szkołach i przedszkolach. Najważniejsze jest konkretne działanie i to ten kierunek, w którym w tej chwili idzie Bolesławiec, czyli pokazuje jakość powietrza, nie boi się pokazywać, że ona jest zła, ale też inwestuje w nowe rozwiązania, czyli między innymi w komunikację publiczną, ale też inwestuje w wymianę źródeł ciepła w budynkach, gdzie mamy piece, to jest dobry kierunek, bo głównym źródłem zanieczyszczeń to jest palenie byle jakości paliwa, byle jakości pieca. Kwestia smogu w Polsce nie zostanie rozwiązana jeszcze przez co najmniej kilka najbliższych lat, zwracała uwagę na spotkaniu autorka projektu Magdalena Bąkowska. W najlepszym wypadku za jakiś czas problem przestanie się pogłębiać, ale jeszcze długo nie zniknie. Dlatego tak ważne jest, by dzieci, rodzice i placówki zajmujące się kształceniem i wychowaniem mieli świadomość i wiedzę na temat tego, jak się przed smogiem chronić. Jednym z najważniejszych działań, które w mieście podjęto w kwestii ograniczania zanieczyszczeń w powietrzu, było wspomniane dotowanie wymiany pieców. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Uchwała o przyznawaniu dotacji dotyczyła wspomagania wymiany starych, nieekologicznych pieców grzewczych na nowe. Radni przyjęli jednogłośnie uchwałę, która wprowadzała regulamin starania się o dotację na taką wymianę. Regulamin, który określa zasady za daleko. Zasady naboru wniosków, sposób rozliczania oraz sposób przekazania beneficjentom dofinansowania zadania wymiany stałych pieców na piece przyjazne dla środowiska. Jest to bardzo dobry regulamin dla mieszkańców Bolesławca, który pozwala mieszkańcom na przykład domów indywidualnych domów jednorodzinnych uzyskać dofinansowanie w granicach do 50% inwestycji, która będzie do 200 tysięcy złotych, czy w przypadkach zabudowy wielolokalowej będzie można uzyskać do 50% z kwoty 14 tysięcy, czyli będzie można uzyskać 7 tysięcy złotych na zmianę systemu grzewczego, na zmianę na przykład starego kotła na nowy kocioł węglowy lub na przykład zmianę na system gazowy. Przyjęta uchwała nie ograniczała się jednak do wymiany pieców, ale uwzględniała też możliwość przyłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Niska emisja jest problemem każdego miasta i w przypadku Bolesławca, o ile w ciągu roku nie ma tego problemu, to w okresie zimowym widać wyraźnie przyrosty wskaźników pyłów zawieszonych i innych substancji, które nie są dla naszego zdrowia zbyt dobre. Oczywiście ciężko jest prowadzić takie działanie, dlatego że w większości przypadków mamy do czynienia z właścicielami prywatnymi, którzy teoretycznie powinni zrobić to sami, ale najczęściej z powodów finansowych nie decydują się na rozwiązania bardziej ekologiczne. Stąd też działania samorządu miejskiego, by wspomóc mieszkańców dotacjami z Unii Europejskiej, które dedykowane są na właśnie takie cele. Na wydatki służące różnym działaniom w kierunku ograniczania zanieczyszczenia powietrza bolesławiecki samorząd lokalny zabezpieczał pieniądze również we własnym budżecie. Nigdy chyba w budżecie miasta nie było tylu pieniędzy na ograniczenie niskiej emisji, czyli walka z kopciuchami albo w sensie pozytywnym walka o czyste powietrze w naszym mieście. W momencie tworzenia konkretnych zapisów w planie budżetu wiadomo już było o tym, jaki zasięg będą miały działania skierowane do mieszkańców. Z jednej strony była to oferta przyłączenia wspólnot mieszkaniowych do miejskiej sieci ciepłowniczej, a z drugiej możliwość wymiany pieców grzewczych na nowoczesne, ekologiczne. Ostatecznie rezultatem działania będzie wymiana 272 nieefektywnych źródeł ciepła w 260 nieruchomościach na nowoczesne, wysokosprawne urządzenia grzewcze. To jest 219 kotłów gazowych, 31 kotłów węglowych spełniających wymogi piątej klasy, 6 kotłów opalanych biomasą, 4 piece elektryczne o średniej mocy 8 kW.
Niemal 4 miliony złotych przeznaczono natomiast na podłączenia wspólnot mieszkaniowych do sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej. Taką możliwość uzyskali właściciele mieszkań na Starym Mieście. Budynki zaznaczone na tej mapie kolorem czerwonym są to budynki, które będą miały możliwość przyłączenia się do naszej miejskiej sieci ciepłowniczej. Będą mogły pobierać ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, także ciepłej wody użytkowej. Są to ulice Bolesława Prusa, Armii Krajowej, Braci Śniadeckich i wszystkie kamieniczki wokół rynku, a także planujemy przyłączyć ratusz. Starania samorządu miejskiego i Zakładu Energetyki Cieplnej doprowadziły jednak do wejścia w ten program sporej liczby wspólnot mieszkaniowych. Pomimo ogromnych problemów na początku z przekonaniem wspólnot, ostatecznie do 31 października 30 wspólnot mieszkaniowych zdeklarowało podłączenie się do sieci ZEC. Potężną inwestycją zakładu w rynku i na ulicach przyległych, który celem było wprowadzenie w ten obszar infrastruktury przesyłowej ciepła i ciepłej wody użytkowej, zauważył każdy mieszkaniec. Ale te nakłady pracy i pieniądze będą procentować w przyszłości, ponieważ do zbudowanej już sieci będą mogli też przyłączać się inni, którzy na to się jeszcze nie zdecydowali. Ale podłączenia do sieci ZEC nie dotyczą tylko tego miejsca. Już wcześniej na przykład podłączono jeden z budynków przy ulicy Partyzantów. Budynek Partyzantów 4 do 5 przeszedł taką drogę ewolucji, jeśli chodzi o sposoby ogrzewania. Jako ciekawostkę powiem, że kilkadziesiąt lat temu i przez kilkanaście lat budynek był ogrzewany z kotłowni, ciepło było produkowane z kotłowni opalanej paliwem stałym, koksem. Także tutaj w tych pomieszczeniach, one już są troszeczkę przebudowane, pracowali pracownicy na trzy zmiany, produkując energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania. Potem z duchem czasu zamontowano nowoczesny piec gazowy, który nie wymagał już takiej obsługi. Ale mieszkańcy skrzętnie podliczali rachunki za gaz i wyniki nie były rewelacyjne. Po wykonaniu termomodernizacji, czyli docieplenia budynku, to co tutaj Państwo widzicie, koszty ogrzewania dla mieszkańców spadły, natomiast dalej gaz jest droższym nośnikiem ciepła niż ciepło z sieci miejskiej. I w związku z tym, że akurat ZEC wykonywał inwestycje budowy tutaj sieci ulicą Partyzantów, wspólnota wystąpiła do zakładu z wnioskiem o przyłączenie ich budynku, głównie w celu ograniczenia kosztów ciepła. Po podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej koszty ogrzewania wyraźnie spadły. Wpłynęła na to kumulacja zysków z ocieplenia i zmiany źródła ciepła. Ale nie poprzestano na tym. W ubiegłym roku właściciele mieszkań zdecydowali się na kolejny krok, czyli na korzystanie z sieciowej ciepłej wody użytkowej. Kierując się jakby dwoma kryteriami, no, pierwsze z nich, najważniejszy, to jest bezpieczeństwo, ale również luksus. No, jest to najlepsza forma ciepłej wody, jaką możemy otrzymać do mieszkania. Korzyści finansowe i komfort w korzystaniu z ciepła i ciepłej wody użytkowej idą tu zatem w parze z ekologią. Znika bowiem w tym miejscu źródło zanieczyszczeń powietrza. Jednym z elementów edukacji antysmogowej, prowadzonej szczególnie wśród najmłodszych bolesławian, była doroczna akcja Dzień bez samochodu. Chodziło w nim o to, by nie używać samochodu w poruszaniu się, szczególnie po mieście. Alternatywą miała być miejska komunikacja albo poruszanie się piechotą i rowerem. Konkurs miał przede wszystkim na względzie upowszechnienie wśród najmłodszych bolesławian wiedzy o tym, jakie skutki wywołuje masowe używanie samochodu w mieście i jak te skutki mogą ograniczyć alternatywne dla samochodu sposoby poruszania się. Z tej okazji moglibyście powiedzieć rodzicom, że tato, mamo, dzisiaj i jak się da, to nie będziemy jeździć samochodem, tylko będziemy jeździć na rowerze, prawda? Czym jeszcze możemy jeździć? Na hulajnodze. Na czym? No i oczywiście autobusem komunikacji miejskiej, która od początku tegorocznych wakacji jest już w Bolesławcu bezpłatna, zachęcając wszystkich do jej używania i zmniejszania smogu powodowanego przez samochodowe spaliny. To właśnie jeden z tych autobusów będzie pierwszym, który przewiezie pasażerów bez biletów. Jutro wyjedzie pierwszy autobus na linię o 4:57, to będzie pierwszy kurs, który będzie, no powiedziałbym, dla pasażerów jako bezpłatny.
Od jutra startujemy. Komunikacja, która będzie wozić naszych mieszkańców i będzie bezpłatna. Co jest ważne, my liczymy na to, że wielu mieszkańców przesiądzie się z samochodów osobowych do autobusów i że w ten sposób będziemy działać, gdzie to jeden z ważnych elementów ograniczenia, zmniejszenia korków, ale też wpływu na tak zwaną niską emisję, bo przecież wiemy, że jeden autobus równa się kilkadziesiąt samochodów, które do centrum miasta nie wjadą. Doświadczenia Lubina wskazują, że w godzinach szczytu ruch w centrum zmalał o 20-30%, więc spodziewamy się również i takiego efektu. Myślę, że to dla mieszkańców i też dla turystów, bo to nie jest tylko dla mieszkańców, ale każdy, kto będzie chciał jechać autobusem, będzie mógł do niego wsiąść bez biletu. Chciałbym pogratulować panu prezydentowi Piotrowi Romanowi swoistej odwagi, no bo wprowadzenie bezpłatnej komunikacji. Wiele samorządów zdryga się przed tym, boi się tego. Głównym celem tego jest zmniejszenie emisji, zmniejszenie spalin, bo to, że te autobusy ekologiczne pojawią się na ulicach Bolesławca, jeszcze przy bezpłatnej komunikacji spowoduje to, że po pierwsze innych samochodów będzie zdecydowanie mniej na ulicach, a po drugie emisja spalin z tych nowych autobusów jest zdecydowanie mniejsza. Nowe autobusy pozwolą wycofać się z ulic te najstarsze z początku roku 2000. Są to bardzo nowoczesne autobusy, bardzo wygodne, bardzo bezpieczne, przystosowane w pełni do przewozu osób niepełnosprawnych. Posiadają silniki Euro 6, czyli spełniające najwyższe normy emisji spalin. Wiadomo, że drugim poważnym emitentem spalin są w miastach przestarzałe piece grzewcze. Kolejne inwestycje w sieć przesyłową Zakładu Energetyki Cieplnej mają właśnie na celu ograniczanie tej emisji. W roku 2015 i 2016 zbudowaliśmy dwie sieci ciepłownicze, które są w pobliżu naszego rynku miejskiego. Pierwsza sieć biegnie tutaj wzdłuż ulicy Armii Krajowej, natomiast druga będzie zasilać rynek od strony ulicy Magistrackiej. Te możliwości, które stworzono w obrębie Starego Miasta, to działania komunalnej firmy, które wpisują się w całą strategię miejskiego samorządu lokalnego obliczoną na zmniejszanie niskiej emisji. Bo smog powstający ze spalania w indywidualnych piecach niskiej jakości paliw jest obecnie zmorą mieszkańców wielu miast. Takie inwestycje polegające na przyłączeniu kolejnych klatek schodowych, kolejnych wspólnot do sieci centralnego ogrzewania wymagały wcześniej przeprowadzania analiz dotyczących możliwości systemu ciepłowniczego w ZEC-u. Tam zostały przeprowadzone też ogromne inwestycje i wspólnoty mogą liczyć na szereg, na bardzo dużą pomoc, która tak naprawdę będzie ograniczała wydatki przeciętnego właściciela mieszkań do stosunkowo niewielkich. I proszę pamiętać, że ta nasza decyzja, ten nasz front na rzecz czystego środowiska, to nie jest tylko dla nas, ale dla naszych dzieci, dla naszych sąsiadów i dla przyszłych pokoleń. Decyzje są więc w rękach samych mieszkańców. Dotychczasowe inwestycje Bolesławskiej Ciepłowni umożliwią podłączenia do sieci bardzo wielu budynków w okolicach rynku, gdzie do tej pory zanieczyszczenie powietrza z indywidualnych pieców grzewczych było znaczące. Zaznaczone na tej mapie kolorem czerwonym są to budynki, które będą miały możliwość przyłączenia się do naszej miejskiej sieci ciepłowniczej. Będą mogły pobierać ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, także ciepłej wody użytkowej. Wszystkie te przedsięwzięcia prowadzone w Bolesławcu to ciąg działań, które będą kontynuowane. Szczególnie ograniczanie zanieczyszczenia powietrza powodowane spalaniem złej jakości paliw w przestarzałych piecach ma jeszcze sporo możliwości.